Legendarni TV, harcerska telewizja internetowa. Znajdujemy się właśnie na rajdzie Arsenał, 23 marca. Jak widać, wiosna w pełni, ptaszki śpiewają, drzewa się zielenią, kwiaty kwitną, a my jesteśmy tu po to, aby zadać pytania uczestnikom rajdu i dowiedzieć się, czy podoba im się na rajdzie, czy poleciliby go swoim znajomym, czy zamierzają tu również przyjechać za rok. Tak więc serdecznie zapraszam do obejrzenia naszego reportażu i chodźmy. Jak się nazywasz? Ola. Ola. A skąd jesteś? Ze Szczecina. Ksenia. I skąd jesteś? Dubica, województwo podkarpackie. Dawida. Z? Sokoła Polskiego. Druhna Kinga z Olsztyna. Agnieszka. Gosia. Gabrysia. Ania. Justyna. Jestem Bartosz Naumowicz. A skąd pochodzisz? Z Brzegu. Co ci się najbardziej podoba na rajdzie? Jaki punkt? Ogólnie dzisiaj byliśmy na punkcie Sołd i naprawdę był super przeprowadzony, bardzo sympatyczny pan prowadził ten punkt, a tak ogólnie na rajdzie, no to zajęcia na bazie B1 były naprawdę super przygotowane. Szczerze, najciekawsza do tej pory była moja baza, ale tak z punktów, no, kryminalne zagadki były na przykład bardzo ciekawe, gdzie było, nie wiem, powiedzmy, pobieranie tych odcisków palców, tak, odlewy gipsowe, bardzo ciekawe. Zdaje mi się, że ten, co był przed chwilą, czyli rozmowa z panem, który był świadkiem wydarzeń w czasie wojny. Powstania Warszawskiego, tak? Punkt, który nam się najbardziej... Chyba mi podobał się najbardziej punkt ten, ponieważ nie mamy możliwości rozmowy, spotkania z takimi historycznymi, ważnymi postaciami i dlatego moim zdaniem to był najciekawszy punkt i cieszę się, że mieliśmy możliwość tutaj spotkania druha. Samoobrona. Samoobrona, bo była naprawdę, bardzo ten punkt był energiczny, mogliśmy się wykazać i tak nas pobudził po samym, bo już mieliśmy trochę chodzenia i tak mieliśmy takie dobre power właśnie. Najfajniejsze dla mnie, przynajmniej dla mnie, bo najfajniejsze to było, były zajęcia z tytułem Domy Kibice. Akurat byłem trochę kibicowałem swojemu zespołowi Sokoła Podlaskiego, więc tam trochę się znałem na tym i nam nawet dobrze nam poszło. Jakie wady zauważasz w tym rajdzie? Co byś poprawił, co byś skrytykował? Wad za bardzo nie widać. Pogodę dzisiaj, ale to nie mamy wpływu. Koledzy z patrolu się w sumie skarżyli na jedzenie w tym roku. Ale no i na przykład nam jeden punkt nie wyszedł, to było spotkanie z WOPR-em, no ale to też jakby zależne od pogody, więc no a tak ogólnie to jest ok. Lokalizację obiadu, ponieważ przez obiad nie zdążyliśmy na jeden punkt dojechać. Może, żeby było na przykład kilka baz z obiadem bliżej tych punkcików. Raczej nie. Nie. Co by zmienił? No, obiad to po pierwsze, bo dzisiaj na tym razie naprawdę był obiad taki nie dość ten w naszym... W naszym guście, tak, że tak powiem, ale... Ale co, za mało ziemniaków, to dużo ziemniaków, mało... Grochówka. Grochówka i wszystko jasne, grochówka, jedno słowo. Myślę, że mniej obowiązków zrzucać na drużynowych, na patrolowych, a bardziej organizatorzy powinni mimo wszystko to organizować, aniżeli patrolowi. A jakiś przykład? Wiesz co, wydaje mi się, że przede wszystkim kwestie dokumentacji, różnego rodzaju przygotowywania zajęć, tak jak było na przykład w tamtym roku, zajęcia były przygotowane, patrole po prostu szły na gotowe praktycznie. W tym momencie patrole same muszą organizować jakieś punkty, muszą same wszystko sobie zapewniać, materiały raczej. Ogólnie też jeśli chodzi o kwestię organizacyjną, były informacje dość późno podawane, także trudno było się ustosunkować to,
gdzie jesteśmy na bazie, powiedzmy, kiedy, jaki mamy pociąg wziąć, żeby odpowiednio zdążyć na godziny dotarcia. Podczas podróży pomiędzy kolejnymi punktami rajdu Arsenał znaleźliśmy się na Światowym Dniu Wody. Jest to jakiś piknik organizowany nie wiem przez kogo, ale rozdają tu za darmo jedzenie, rozdają żurek, rozdają bigos i herbatę i kawę. I jako harcerz nie mogłem odpuścić takiej imprezy. Organizatorom tej wielkiej imprezy bardzo serdecznie dziękuję. Czy poleciłabyś rajd Arsenał swoim znajomym? Oczywiście, że tak. Moim zdaniem to jest jeden z najlepszych rajdów dla wędrowników, harcerzy starszych w Polsce. A najlepszy rajd to? Chyba Watra. No myślę, że tak. Fajna zabawa. Tak. I jesteś pierwszy raz na tym rajdzie? Tak. Jeżeli będzie taka formuła jak w tym roku, to na pewno. Myślę, że tak. Nie skończyliśmy jeszcze tej zabawy, ale już teraz mogę powiedzieć, że się szykujemy na następny rok. No, oczywiście było bardzo fajnie, energicznie, nachodziliśmy się trochę i mam nadzieję, że za rok będzie o wiele lepsza pogoda. Czyli wybieracie się za rok na rajd Arsenał? Taki mamy plan. Czy za rok wybieracie się na ten rajd znowu? Mam nadzieję, że tak. Nasza drużyna przyjeżdża to już od 40 rajdu, jak był. Znaczy tak jeździć. Nawet też jeździła wcześniejsza, nasza starsi koledzy jeździli. Ale taką ekipą jeździmy od 40 rajdu Arsenał już. Czyli polecacie ten rajd swoim znajomym? Polecamy. Dobra, ostatnie pytanie. Jak widzicie, przyszła wiosna, wszystko na zielono, wszystko kwitnie, wszystko pachnie. Nie, tak nie jest. Strasznie wieje, strasznie zimno. Co z tą zimą zrobić? No co trzeba? Trzeba czekać, aż to minie wszystko. Czyli jakieś macie propozycje, sposób, żeby zimę pokonać? Trzeba skopać po prostu. Po prostu skopać? Po prostu skopać. Twoja rada na pokonanie zimy w tym roku? Dużo ciepłej herbaty. Zima w tym roku nie odpuszcza. Czy macie jakiś sposób, propozycję, w jaki sposób możemy przegnać zimę? Ciepła czekoladka w kawiarence. Tak, i zagrzewamy i podnosimy morale naszego patrolu poprzez kupowanie właśnie czekolady, batonów i bieganiem do metra, które nam właśnie odjeżdża. Termos z herbatą, czekolada na rozgrzanie, dużo ruchu. I jakieś punkty w pomieszczeniach. Ciepła herbatka i szaliczek kurdeczka i jest dobrze. Żeby się dużo ruszać, to przede wszystkim. Jakie chciałem zadać pytanie? Jaki jest mój sposób na pokonanie zimy? Jaki jest twój sposób na pokonanie zimy? Uważam, że zimy nie trzeba pokonywać, trzeba tylko nauczyć się z nią żyć. Chociaż jak jest minus 20, to przede wszystkim zakładać spodnie mundurowe, a nie spódnice. Polecam wszystkim harcerkom. No i dobrze się bawić, rozgrzewać się biegając po dworze, albo kryć się w takich przyjemnych, ciepłych miejscach, jak właśnie punkty w Centrum Nauki Kopernik, gdzie jest bardzo fajnie, ciepło i przyjemnie. A jakie sposoby na rozgrzewanie się znasz? Herbata. I co jeszcze? Bieganie. I co jeszcze? Śpiwór. I co jeszcze? I to wszystko. I to wszystko. I to wszystko. Przyszedł czas na podsumowanie rajdu Arsenał. Taka sytuacja. Ziemia, harcerstwo, rajd, hemoglobina. Wszystkim się podobało. Do zobaczenia za rok.